Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym poruszyć temat oddziaływań klimatycznych na zdrowie człowieka. Chciałbym wam drodzy kochani powiedzieć, że dla kobiet klimat, który jest gorący, klimat, który jest ciepły, czy to jest Afryka, czy to jest Południowa Ameryka, czy to jest Brazylia, możemy zauważyć wielokrotnie, że kobiety w Brazylii są bardzo zadowolone, szczególnie na karnawałach, kiedy tańczą, kiedy rzeczywiście jest ta ekstaza tego karnawału. Można zauważyć, że kobiety są bardzo aktywne, bardzo energetyczne, chcą się pokazać, chcą pokazać swoją dumę, swoją kobiecość właśnie na karnawałach. Dlaczego? Dlatego tak się dzieje, drodzy kochani, ponieważ klimat ciepły jest bardzo zdrowy dla kobiet, bardzo pozytywny. Pozytywnie wpływa na zdrowie dla kobiet. Jeśli chodzi tu o mężczyzn, możemy mieszkać w zimnych klimatach i po prostu nam to w jakiś sposób specjalnie nie przeszkadza. Nie oddziaływuje w negatywny sposób zamieszkiwanie zimnego kraju, czy to może być Islandia, czy Szwecja, czy ewentualnie Finlandia. A przeciwnie, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby dany mężczyzna mieszkał w zimnym kraju. Ja znam pewne małżeństwo, mąż mieszka w Kanadzie, pracuje w Kanadzie, robi pewne, jak można powiedzieć, tradukcje, czyli przekłada z jednego języka na drugi teksty, a żona mieszka w Hiszpanii. I po prostu obydwaj są bardzo zadowoleni. Mąż lubi zimne klimaty, deszczowe, pochmurne klimaty, a żona lubi niestety słońce i lubi położyć się na plaży. To jest właśnie, drodzy kochani, to, że mężczyzna może mieszkać, zamieszkiwać strefę, która jest chłodna, bez żadnych uszczerbków na zdrowie. Oczywiście, jeżeli chce, może zamieszkać w Hiszpanii, czy w jakimś cieplejszym kraju, ale po prostu ciało mężczyzny jest tak przystosowane, że ten chłód czy mróz ewentualnie nie wyrządzi jakiejś szkody na zdrowiu danego mężczyzny. Zupełnie inaczej jest, jeśli chodzi o fizjonomię, o budowę ciała kobiety. Kobiety powinny raczej przebywać w klimacie ciepłym, gdzie jest dużo słońca, gdzie jest dużo owoców, gdzie jest po prostu temperatura w miarę umiarkowana. To spowoduje, drodzy kochani, że ta dana kobieta będzie zdrowa. Nie będzie klimat oddziaływać źle na jej samopoczucie, na jej zdrowie. Jak również chciałem poruszyć temat diety. Nie dla każdego człowieka ta sama dieta jest zdrowa. Jeżeli ktoś bazuje na diecie jajek, na przykład dieta mleczna, wielokrotnie jest wiele osób, które mają uczulenie na proteinę, która jest właśnie pochodzi z mleka. I wychodzą na twarzy pewne takie chrosty i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ jest uczulenie u danych osób na tą dietę mleczną, jak również na jajka, jak również na mięso pewnych ptaków jest uczulenie. Ja znam osoby w rodzinie, które miały właśnie uczulenie, jeżeli było mięso przyrządzone z różnych kaczek, ptaków, gęsi i tak dalej. Także dieta musi być dobierana dla danej osoby według planet, pod którymi się urodziła ta osoba, według energii, którą posiada ta osoba. Jedna osoba posiada więcej rajas, jest bardzo aktywna, jest bardzo energiczna, bardzo dużo pracuje umysłem. Taka osoba potrzebuje jedzenia, które trochę jakby ochłodzi, jakby zmniejszy ten poziom tego rajas w organizmie. Nie jest wskazane dla takiej osoby aktywnej jeść dużo jedzenia, które jest ostre. Także drodzy kochani, ja chciałbym właśnie wytłumaczyć wam, że nie dla każdej osoby jest ta sama dieta. Są osoby, które potrzebują diety jarskiej, inne osoby tej jarskiej diety nie akceptują, ponieważ ich zawód wymaga siły, wymaga więcej energii, są żołnierzami, pracują w armii, pracują dla obronności naszego kraju. Takie osoby powinny jeść właśnie proteinę w postaci mięsa.
No jest po prostu już od wielu wieków stwierdzone, to byli tak zwani kszatriowie. Kszatriowie, czyli w Indiach, czyli po prostu oni bronią kraju przed napaścią, przed złymi elementami, które mogą po prostu skierować się do danego kraju. Brahmini, jakby taka strefa duchowa, sfera duchowa ludzi, no to takie osoby żywią się wegetariańsko, są jaroszami. Ja proponuję w obecnych czasach dietę wegetariańską, ze związku z tym, że mięso już nie jest takiej jakości, jakiej było kiedyś. Jest zupełnie na inne hormony, inne struktury są tego mięsa i powoduje wiele chorób. Także, drodzy kochani, to wszystko oddziaływuje na samopoczucie danej osoby. Dieta, odpowiednia dieta musi być dla każdego, dla każdej osoby, czy to kobiety i mężczyzny. Jedne osoby mogą jeść produkty mleczne, drugie osoby, no niestety, nie mogą tych produktów mlecznych jeść. Jedne osoby mogą jeść mięso, drugie osoby nie mogą niestety tego mięsa jeść. Nie tylko z powodów tego, że uprawiają jogę, ale też, że to mięso po prostu im zaszkodzi. Jedne osoby mogą jeść ryby, drugie osoby tych ryb nie mogą jeść, ponieważ również mają alergię, mają jakieś problemy ze zdrowiem, złe trawienie, złe przyswajanie materii i nie mogą po prostu jeść tych ryb. Także jeszcze raz powtarzam, że klimat ciepły jest dla kobiet. Kobieta jest przystosowana do funkcjonowania w klimacie ciepłym. Klimat zimny, chłodny dla kobiet nie jest sprzyjający, powoduje wiele zachorowań, powoduje wiele chorób. Także jeżeli macie okazję przenieść się do ciepłego kraju, macie okazję zamieszkać gdzieś w kraju śródziemnomorskim, czy to Włochy, czy to jest Grecja, czy to jest Hiszpania, to, drodzy kochani, jak najbardziej. A tym bardziej, że czasy obecne są niezbyt spokojne i wiele się może wydarzyć właśnie na ten listopad. To by było ode mnie na tyle. Ja serdecznie Was zapraszam do sklepu internetowego pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić aronit mineralny bardzo zdrowy. Od Ciebie się żegnam i do widzenia.